Cześć, cześć, witam serdecznie. No sprawdźmy to, nie? Tak. Płonąca woda. Zapewnić w locie czas na odbudowę. Zmniejszymy gotowość bojową FOK. Co jest celem? Na księżycu Saturna Tytanie FOK ma ważną bazę paliwową. Wylądujecie poza patrolowanym obszarem z oddziałem Marines i przeprowadzicie zwiad strefy. Gdy na miejscu wylądują posiłki, zniszczycie wieżę paliwową. To główny cel? Tak jest. Zmusimy wroga do defensywy z dala od ziemi. Kapitanie, nie będę krył, że zazdroszczę panu tej misji. Dołączyłbym, gdybym mógł. Bez odbioru. To mnie miało zmotywować? Zaczynamy skok. Alarm kolizyjny. To za 3, 2, 1. Jak analiza? Złe wejście. Płatność 8-6. Wyciągniesz nas z tego, Gator? Pracuję nad tym. Kadłub przeciążony. To co, damy radę? Prawie na 100%. Pewności nie ma. Stop po wyjściu. 3, 2, 1. Raport. Różnica 0,05. Dobry skok. Niezły lot, Gator. Jezu, jak to zawsze tak wygląda, to jest dramat jakiś. Tak jest. A, mam sobie iść, tak? O, ty kurde. Bezczelnie powiedziała wypad z mostu. Nie mieliśmy wojsk na Tytanie. A, próba ognia. Rozwalenie tej wieży znacznie poprawi morale. Na statku czy w domu? Ogólnie, sir. Łączność będzie przerywać, ale może sygnał będzie znośny. Mówi się trudno. Kapitanie? Co chcesz mi powiedzieć w windzie? Ale ruszaj tyłek, młoda. Masz jeden z kryteriuszy mecha. Przy 900 wciąż będzie naddźwiękowa. Tylko przy pełnej mocy. Kapitanie, szykuję gruntolubów. Czytywanie? Za 5 minut w hangarze, panowie. Zostawiam pana. Muszę przygotować dla pana broń. Dzięki. Byłeś na Tytanie? Byłem. Misja? Nie, z ojcem. Był robotnikiem. 30 lat pracował przy rurociągu. Poszedł na emeryturę, zanim zjawił się front. Pora im dokopać. Dokładnie. Naprawdę im się należy. Jak to robimy? Wspólna operacja. Ty i ja. Przyjąłeś? Potwierdzam. Szybki zwiad, mały zespół. To jest wrogie terytorium. Ta, piękny zbieg okoliczności. Wtedy front nie prosił nas o pozwolenie. Teraz my nie poprosimy ich. Moje szakale już czekają. Działaj tak jak na księżycu, a poradzimy sobie. To zaszczyt, sierżancie. Wszelkie zaszczyty zwykle są gówno warte, wiesz, Reyes? Niech pan lepiej skupi się na misji. Rozumiem. A czy sierżant ma świadomość, że słowo zaszczyt pojawia się w przysiędze naszej marynarki? Wiedziałem, że coś z wami nie tak, skurczysyny. To by wyjaśniało łodzie podwodne. Ale co z nimi? No, tylko marynarka buduje statki, które toną. Dobra, szykujmy się. Wiadomo. Kapitanie! Tak. Niech pan weźmie Itana. Chcę go w drużynie. Dobra, ucieszy się. Ma chłop wielki szacunek do Marines. Ach, no i bardzo słusznie. Ethan, lecisz. Udaj się do Kruka 2. Przygotowałem panu broń, komandorze. Tarcza pozwoli wam zobaczyć każdego, kto... Dobra, dobra, przestań pitolić. Gramy. Za długie nieraz. Wybrałem kamuflaż pustynny. Widzieliście? Czemu go tyrasz? Jak tam Gibson? Kruk 2 gotów. Uważajcie na odczyty temperatury przy wchodzeniu w atmosferę. Kto będzie pilotował transport? Vox. Posadzi was z łatwością, ale niestety będzie trochę trzęsł. Miewa pan mdłości, sierżancie? Nigdy. No to teraz jest okazja. Chętnie. Dalej! Do środka! Ładować się! Rozumiem, że tu, tak? Uważaj, Kasima! Przygotowałem panu miejsce po lewej. Każdemu zdarza się szybko. No czad, co? W ogóle... Te przygotowania przed misjami są też świetne. No proszę.
Dokąd to, blaszak? Ej, spokojnie, spokojnie. Podjedź ze mną. Macie spastować, tak? Siadaj, żołnierzu. Tak jest, sierżancie. Kod jeden, kapitanie! No to startuj, box. Tak jest, szykować się! Nieźle, nie? 5, 4, 3, 2, 1. Nurkujemy. O, ależ to super. Czysto. Uwaga, będzie trzęsło. Drużyna! Zrób na mnie! Widzicie Itana? Osobiście za tego skurwysyna żelazniaka ręczę. To jeden z nas. Itan! Powiedz, jak marynarka wygrywa bitwę! Wysyła Marines! Słyszał pan, kapitanie? Żyjesz, Kasina? Ledwie! No, relasy świetnie są zrobione. Ale głośno mam. Mam nadzieję, że będzie mnie słychać. Włożyć maski! Może ja tu sobie na słuchawkach przesadziłem. Dobra. Bruk, otwórz drzwi. Będziemy skakać, naprawdę? Nie mam pewności. O, ale czad, mam dwa pistoleciki. I żeby wszystko było jasne. Lądujemy przy rafinerii, ruszamy do strefy lądowania i zaczynamy. Mam glaza. No tak, moi drodzy, wygląda Tytan. Ocean z metanu. Lepiej się nie kąpać. Ja! Dobra. Gdzie, tak? A jak mam tam wejść, ty? Chłopie, dobra, chyba tędy. Itan, nie skacz. Itan, nie skacz. Wracam do mamy. Jak oznaczona, będę wiedział. Szukaj, zrozumiał? A, ja mam. A, dobra. O, panie! Jak ja mam to zrobić? Chyba było tu ładnie. Jezus, bym się zabił! A, dwa razy. Chyba trochę się pozmieniało. Matko święta! Samobójem sobie walnął. Ethan, zostaw się sam. Nie, nie, w porządku. Jezus! Triumf albo śmierć! Dwa razy zestrzelili ich na tej mosie. Dał się pan zbierać. Nie sądzę. Był glądowy. Bo. Nie, dobra, widzę, że tu. Jaki mam drugi tryb? A, dobrze. Dobrze. Mam coś. Co? I co masz? Kiedyś było tutaj ładnie. Ewokato najechał, o kurde. A potem zrobił obsługę. Ja pierdolę. Ojciec ledwie stąd uciekł. Ci tutaj. Oddział! Nie do mnie, tędy! Musimy się tędy przedrzeć i dostać na wieży paliwowej. Ja bym chciał już strzelać. Ciekawe, jak mi pójdzie. Snajper. O kurde. Tak. Naprawdę? Ethan, idź z nim. Tak jest. Nie przyjaciel. Strażnicy mają pod wszystko w porządku. O Jezu. O Jezu. Śledzi, czy widzi pan obrót. Jak wskaźnik jest nisko, nie widać pan. Uwaga, trójki na trzeciej. A nie mogę tu wejść z nimi? Pijamy, kapitanie. Już mogę strzelać? Co to? Co to? O fuck, ale oni tu... I tropiciel mi urwał jaja, no! Tak jest. Ethan, idź z nim. Tak jest. Nie przyjaciel, na wpół. Strażnicy mają poty tropiące. Niech się pan trzyma cienia. Ser, pański interfejs śledzi, czy widzi pan obrót. Kurde, jest. Strażnik jest nisko, nie widać pan. No ale to gdzie mam iść? Uwaga, trójki na trzeciej. Jasne, odbijamy, kapitanie. Tylko cicho, kapitanie. To ja nie miałem się tam strzelać.
plamy, Marine. Ładnie. Brawo, Kashima. Może pan rusza. Przyjąłem. Proszę ze mną dostać, kapitanie. Tu ja się nie miałem tam strzelać, się okazuje. Proszę uważać. Co tam masz, Kashima? Prowadź mnie, mój drogi, bo cykam się. Ten robot mnie tutaj martwi. Zajmę się nim. Dobra. Zacnie, mój drogi, żeś mu zrobił kuku. Gdzie? Zrozumiałem. Mam go ściągnąć, czy co? Leży. Mam tłumnik, mam nadzieję. Heda dostał ładnego. No. Ten mech trochę wkurzony był, nie? Gdzie mam, gdzie biegniesz? Chcę biec tu, gdzie ty? Jesteś tu bezpieczny. Dobra, tu, dobra. No super. A tu jestem w skarbie. Twoja decyzja, kapitanie. Wszystko tu w porządku. Dobra. Dobra, ol, fajna ta broń. Fajna ta broń. Dzięki za pomoc, partnerze. Braciszku mój. Strażnicy w środku. Moja decyzja? Przed nami dwa cele. Ruszamy. Cele leżą. Kurde, nie trafiłem tego drugiego w ogóle. Bez sensu, co? A tam na dole ile barak ładę. Tylko cicho, kapitanie, skryć się. Ciągle szukamy, chodźcie. O, to oto. Mam cel, który mogę ściągnąć. Ciągle szukamy, odbiór. Hopie, co mamy robić, no? Opuszczamy ten sektor, odbiór. Dobra, opuścili sektor. Leży. Oni czekali na mnie? Na moją decyzję? O chłopy, ale ja tak nie umiem, tak jakby. O, opla. A jednak, udało się. I ten, a ty nie masz jakiegoś skanera, który by tam pokazywał mi, gdzie jest wróg? Czekamy, bo... Jeżeli ktoś tu jest, to ja go nie widzę. Dobra, ruszyli tyłki. O Jezu. Panie! Przejdźmy przez posterunek. Widzieliście to? Nawet mnie się udało. Glazem zagrać. Dobra, potrzebuję pomocy. Jak wczytywanie? Co to jest w ogóle? A, to mam efować sobie, dobra. To jest drugi raz, nie? Brooks, Kashima, przeszliśmy. Dołączyć. Niezły zwiad, podoba mi się. Działamy w ciszy. A nie chciałem za bardzo iść w ciszy, to się skończyło źle. Dobra, weź, rusz tyłek. Tędy, kapitanie. No idę, no Omar, rusz tyłek. Co oni mają? Jest w sam raz na desant. Jest tutaj dosyć miejsca na dwa kruki. Przekażę. Retribution to korsarz. Mamy strefę lądowania. Potrzebne będzie ciężkie wsparcie. Rozumiem. Zrzut jest już w drodze, korsarzu. A mogę ich stąd zabić? Gdzie poszliście, chopy? Nie zostawiajcie mnie samego. Nie chcę trzeba być... Trzeba zabezpieczyć strefę lądowania. Rozproszenie. Na pana znak, kapitanie. Skrzynia tropicieli. Sam raz na zasady. No wypad! Ginął? Ja muszę gdzieś z tyłu z tym moim karabinkiem, dobra. Dobra.
Dostał? Dobra. To wybucha? Nie wybucha. To za syp. Złapałem się! Gdzieś tu go słyszę, gnoja. Gdzie? Tu gdzieś jest, typek. No to na której w końcu? A tu jest! Oddział, zgrupowa się! Czyli gdzie? Osiągnąłem to punkt kontrolny. Hopy, nawet postrzelałem! Omar, co tam? Tu korsarz, jest flara. Możecie lądować. Odbiór! Potwierdzam, są w drodze. A to będę latał? 3 sekundy do lądowania. Wszyscy się odsunąć! Będą czy posiłki? Lądować. Nie, gruba świnia. Posiłki. Idziemy do wieży paliwowej. Wieża idzie z dymem, foka nie ma wach. Proszę. Nie, zabierają nas, tak? O, ciężki sprzęt. Brawo! O, i... O to właśnie mi chodziło! Mechy mamy! Co to za ustrojstwo, do cholery! Panie sierżancie! Inżynier Maskalan kazał na to wziąć! To prezent dla kapitana! Tytan, co to niby ma być? Czołg model C-12, ręczne sterowanie ogniem. Przygód, ale śmieszne. Jest po naszej stronie? Miejmy nadzieję! Jak Itan na sterydach! To nie jest śmieszne. Słuchajcie, 0,5 kilometra do bazy paliwowej. Pancerniaki niech pójdą przodem. Moi chłopcy, za mną! A ja co mam robić? Co ja mam robić? Wchodzimy! Dobra! A nie piśnij mnie! Co za gnój, nieuważny. Uważajcie! W C-12 zdarzały się drobne problemy z automatem. Ponoć w trakcie walki zdarzało im się odstrzelać własne oddziały. Jasny gwint, serio? Nie. Przymknij się, Ita. Tak jest. Zastraszył i. Zbliżamy się. Kolejny transportowiec. Niezły ruch panuje w okolicy. O, Matko Święta. O, Matko Święta. Rozejrzymy się. No nie możemy od razu w pią-pią? Ufak. A to my tutaj ten szturm na dole, może. Krycie. Nie może. Wiele patroli wzdłuż perymetru. Jedyne wejście jest od frontu. Teren oczyszczą pancerni. Itan, co się dzieje z C-12? Wyrzutnia połączona jest z komputerem kapitana. Najpierw cel. Proszę strzelać, sir. Tak jest. No to ognia. A, to jest ta jedynka, cholera. No dostał w łeb! Dwóch? Ładnie! Ładnie! Poczekaj, strzelam sobie. Dobra, to ja idę, bo tak zostałem z tyłu. Ale biegnij. Skupcie się, nasze zadanie to zniszczenie wieży. Dobra. O, nie ruszaj się, bo cię chcę zabić. Tyłek. Nie wiem, zginął chyba, nie? Wow. Wow. Nie widzę, tu gdzieś widziałem. To wybucha? Nie wybucha. Pieprzone beczki. Trzy tylko kule? Trochę lipa, powiem wam szczerze. Mało amunicji, jakbym musiał coś znaleźć chyba, nie? Ła, nie trafiłem! Dobra, ale to poczekajcie, trupy tu są, nie? Nie jedź tym samochodem teraz! Dobra, mam coś! Mam coś! Dwa! Nie chcę się przełożyć na...
To Ethan, kurde, chłopie, spanikowałem, bym ci wypieprzył. Zgubiłem się. Czekajcie. Musi być gdzieś tu droga. A tu. O panie, o panie. Czekajcie. Czy można... Aha. Hihi. Dobrze. To nasz, nie? Nie. O! O, zginę tu! O, zginę tu! O, matko! Jeden jest na widoku! O, ten mój system celowniczy jest okan. Dupę, weź to mi wyłącz! Zabity gnój. Dobra. Kogo by jeszcze tu gdzieś jest? O, matko. Co mnie tutaj leje z tylca? Co jest grane? Ała, ała. Kim ty jesteś? Kim ty jest? A, Omar został w ryja. Dobra. Dobra, tego będzie brał. Zabity gnój. Trzeba ich flankować chyba tutaj, co? Tak jest. Bo ja nie widzę nikogo. Żebym znowu za głęboko nie biegł. Ale go nie trafiłem. Ja pierdoczę. Ale lamus ze mnie. Co to? Mech, ja pierdoczę. Czekajcie, ta jedynka się przyda. A to mój! Wyżej nie wejdę. Co tu się dzieje? A, tu jest, dobra. Rakiety są, dobra. Nie strzelaj we mnie! Dobra, spoczko! Dobra! O panie, tu jest wróg! O panie! Kapitanie, broń się! Zdechnięte bydle? Czekaj! Kapitanie, wchodź mu na plecy i rozwal go! O, ale mi przykutał! Skakuj! Trzeba to zrobić z bliska, kryjcie mnie! O, fuck! Jak mam skoczyć? O panie! Gdzieś tu wyżej muszę wejść. Ja chciałbym przeżyć to. Dobra, biegnę. Na górę. O, 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 o! O! Wykurwiłem go! No. Ja pierdyle. Daj spokój. A może pan do nas dołączy, sierżancie? Jeśli obwody są całe, będę w stanie zresetować C-12. O ja. Jakąś broń bym chciał znaleźć, wiecie? Może tam u góry, tam skąd brałem te rakiety. Jakieś trupy są? O! Solidna robota! Mam. Super! Teren jest nasz, sierżancie! Przyjąłem! Ale widzieliście tu?
Hebra, tu korsarz. Jesteśmy. Kurde, ale zrobiłem solidny skok, co? Nie zrozumiałam, korsarz. Powtórz, nie zrozumiałam. Ja też. Hebra. Salter, zgłoś się. Brak łączności. Idzie burza. Uwaga, nadlatują. Kto? Może to wsparcie. Sika majty. To nie da ci. Olympus Mall. Wyśpią. O, panie. Ale wielki krążownik, to ten. Ej, no bo mnie zabiją. Dzięki, Itan. Może pan jest? No pewnie, no to ja jestem ninja, jestem. Może... Wyluzuj. Kogo strzelamy? Ten skok w górę był... Kurde, niepotrzebny. To za syf! Co za syf! Jak mnie zabili! Dobra, będę z tyłu tym razem, nie będę tam się pchał naprzód. Dwa pistolety maszynowe. Nie zrozumiałam, korsarz! Powtórz! Nie zrozumiałam! Hebra! Salter, zgłoś się! Brak łączności! Idzie burza! Mam ten w ogóle. Mam tarczę, powinienem jej używać, nie? No nie da ci! Olympus Mall! Wyśpią! Niesamowicie, co? Przeatakowali. Strzelaj w nich, strzelaj, mój drogi! Trafił. Może pan biec? Mogę, idź, mogę. Dan, idź, ja się kitram za tą skałką. O, mordę. Ale to mamy naprawdę tam iść. O, fuck. Normandię mi tu ro... O! Znowu za wysoko. Dobra, poczekajcie, ja muszę... Nie, no... No niemożliwe! No, nie da się tutaj... Przeżyć? Ale syf, to 3 razy sztuka. Nie wiem, co mam robić, żeby przeżyć tak naprawdę. Niezbyt dobry news. Hebra, tu korsarz. Jesteśmy w rejonie działań. Szykuj wsparcie, słyszysz? O, amunicję zebrałem. Nie zrozumiałam, korsarz. Powtórz, nie zrozumiałam. Hebra. Chociaż na cholerę mi ta amunicja, jak tu jest syf, nie? Idzie burza. Uwaga, nadlatują. Może to wsparcie? No nie da ci. Olympus Mall. Dobra, nie będę się pchał. Naprawdę, teraz już się nie pcham tam do przodu. Bo to bez sensu. Gra daje mi chyba do zrozumienia, że nie powinienem być tak wyrywny. Dobra, Ita, chodź już mi pomóż, co? Bo już tak leżę długo. Dziękuję ci. Może pan wie? To mogę. Dobra. Kitram się tu, ale mimo to obrywam. To jest bez sensu. No ale zobaczcie, no ja ginę. Jaki syf. Nie, nie, nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia, co mam zrobić. Mam po prostu biec? O, panie. Mam po prostu biec? Czy jak? I to jest teraz ta zagadka, której nie potrafię rozwikłać. Hebra, tu korsarz. Chyba, jesteśmy w rejonie działań. Szykuj. Może nie mam być z tyłu, co? Kurde, dobra, teraz będę biegł, zobaczę. Nie zrozumiałam. Hebra. Salter, zgłoś się. Dobra, ja chcę to pominąć, bo już 4 raz na to patrzę. Olympus Mall! Ja pierdyle, jaki nalot. Jestem,
dobra. Może pan biec? No, no dobra, dobra, biegniemy. Ethan! Idę za tobą. O kurde, to nie jest dobry pomysł. To nie jest dobry pomysł. No cholera jasna. Nie, nie wiem co mam zrobić. Jak stop? Chociaż w tym rejonie mogłem iść. Nie wiem, kolejna próba. O, teraz mi... Teraz dało mi... A to mój. Dobra. O matko, na szczęście, słuchajcie, było wyjście. Dobrze miałem tego save'a, nie? Takiego szybkiego, tu blisko, bo dramat był. Nie, naprawdę, nie spodziewałem się, co on robi, tak naprawdę. O, fuck! Wypadł mi z ryja. Ja pierdolę. Nie damy się zajebać jak psy. Ani tak. Teraz, ani nigdy. Tak. Będziemy czekać na wsparcie lotnicze. Odmawiam! Mamy teraz te wieże. Nunes nie żyje. Wykrwawiła się. Atakujemy tym, co mamy. Wykonuj. Czyli jak? To pana sugestia, sierżancie? Tak jest, cel. Celem misji jest zrównanie z ziemią wieży paliwowej. Tak. Musimy ruszać. Już! No ale... Kuda! Otworzysz tę windę? Tak jest, sierżancie. Cholera, windę mamy. Proszę jechać na dach i osłaniać nas. Dobrze. Czekamy na sygnał, jak będzie pan na miejscu. Dobrze. Ethan, idziesz ze mną. Dobrze. Ale dramat był, nie? Z tym powtarzaniem. Ethan, weź tam pi. Do zobaczenia w piekle. Na pewno. Idziemy na górę i szukamy wyjścia. No weź mi z twarzy zejdź. Kapitanie Reyes, nie ma nadziei na zwycięstwo. Pogrzebiemy waszych braci, zapolujemy na waszych synów. Śmierć nie jest hańbą. Miłe słowa. Zginąłem kilka razy już w tej misji, mój na drogi. Pozycji. O, żeż kutwa. Okej. Jak Dawid z Goliatem, se. Okej. I co mam zrobić? Co tak długo? Radio padło. Czułam, że... Jezus Maria, myślałem, że samobuja walne. Dobra. Siema. Rzuć okiem na interfejs. C-12 i pojazdy zniszczone. Bez ich wsparcia będziemy musieli zaatakować wieżę z powietrza. McCallum zauważyła turbinę gazową. Zniszczymy ją i cała wieża eksploduje. Tak? Gotowy? Trochę mam obawy. Będę latał blisko lądu. Mam nadzieję, że wróg nie będzie przebiegły w powietrzu. Dobra robota, Marines. Kosy was zmienią. Dobra, lecę za tym kolesiem. No tak, jeszcze. Aha, bo ja za rurami mam lecieć. Wzdłuż rur, przepraszam. O, już się strzelamy. Został w rej. Został? Cholerne słupki. O, fuck! Co za dupek. Dobra. O kurde, ku! Zbijaj się w górę! Ale dostałem z tych rakiet cholernych. No mógłbym strzelać w niego, nie? Mógłbym lecieć za nim, o ile nic nie piznę. Haha! Wolę nie dzikować. A to jest mój? Fucking shit, kto do mnie napieprza tak? Rozumiem, że póki tego gówna nie rozwalę, to będzie dramat. Przeładowałem R, wcisnąłem, słuchajcie.
To tak we mnie napieprza tymi działkami swoimi. Dobra, muszę się wycofać. Dobra. Coś piznąłem chyba. Już gin gnoju, ile się można strzelać, debilu. Yeah! Kto jeszcze został? A tu. Dobra. O fuck. Musimy tutaj walczyć w tak trudnym terenie, ciasnym. Dobra, tu jest ktoś. Spróbujmy go zaatakować. Dobra, nie zdążył. Dobrze, a to jeszcze będę lądował? Moja droga? Nie widzę wroga, a bo gdzieś tu jest. O, ale mi ktoś piznął. Patrzcie, skurczysyn. Widzieliście go? Ja się cykam tutaj latać, bo piznę. Ha! Wyląduj na turbinie, no świetnie, no. Możesz otworzyć turbinę od środka. Ląduj. Okejki. F. O, automatyczne lądowanie na szczęście. Zrozumiano, 1-1. No te misje główne to będą fajniejsze niż te pomocne. Robi się, szefie. Ja tylko tam strzeliłem. Nie miałem nic złego na myśli. Teraz w lewo. To co, kończymy? No. Gdzie w lewo? To mój? To mój? O, panie! Idziemy, nie stać! Ej, strzela do mnie jakiś gnojek. Co za dupek fajfus. Cholera! Zrób coś! Zawrócę! Dobra. Kto do ciebie strzela? I tam. I tam, co się tu dzieje? Spanikowałem, przeładowałem. Idę za tobą, chłopie. Ty wiesz lepiej, gdzie iść. Oła! O, panie! I tam, weź ich zdejmij, bo do mnie strzelają. O, fuck. Czekajcie, bo nie... To jest trup, nie? O, fuck. Gdzie ten gnój jest? Podejdę do niego, bo... Dobra, 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 idę. Turbina otwarta. Gdzie mam wychodzić? Wróć do swojego szakala. O, fuck, który? Co z Gatorem? Prowadź, zgubiłem się. Spokojnie, wszystko gra. Tędy? Oby. Oby nie starczy, trzeba mieć wiarę. Mam szakala, chodź, chodź. I tam, musimy stąd spieprzać, bo tu wysadzi się zaraz pewnie coś. No chodź. Zastrzel go! Kogo? Potwierdźmy wybuch wieży. Ole idzie. Rurociąg, zobaczcie, wywala się. Dobrze, chyba się udało, co? O kurde. Uda się, uda? Yeah! Niezła misja. Niezła misja. Hehe. Ale tam na dole to było nieźle, powiem wam szczerze, tylko ten moment mnie zmartwił. Dobra, ale to my tu... A. Niezła flara, kosy! Miło, że jesteś, Gator. Myśleliśmy, że już po tobie. Nawzajem. Udało nam się zgubić Olympusa w chmurach. No to znikajmy stąd, zanim nas znajdą. Gotowe, korsarz. Daj rozkaz. Wciśnij kosy, startujemy. Przyjęto. Wracamy. Ruszam.
Nie, ten start z planet jest niesamowity. Przyjąłem, odpalam silniki. Retribution 19 tysięcy, przyspieszamy. Tak jest. 35 tysięcy, Mach 1,5. Mamy coś na radarze. To Olympus! Kapitan dostał! Wyciągaj! Nie mogę! No dalej, dalej! Mamy go na ogonie. Manewry unikowe! Działaj, cholera! Punkt kontrolny, szybko do stateczku! Wracaj na red! Gator, grzej silnik, skoczymy! Ta jest! Oh fuck! Brązek dostał! Ole jazda! Trafienie! Co ja mam robić w ogóle? Retribution odskoczyć! Wycofać się! Wykrywam wielu wrogów! Walą w nas wszystkim! Wycofać się z walki! Nie! Nie zostawimy cię! Gator, skacz! To rozkaz! Przyjąłem, ser! Wrócimy, Reyes! Słyszysz? Znajdziemy cię! Powodzenia, 141. Kapitanie, pana Skavander. Niezbyt dobry news. Lewe ramię urwane. Trudna sytuacja, ser. Powietrze wciąż uchodzi. Co zrobić? Odpuść, Tana. Nie mogę, ser. Jest pan dowódcą. Celem mojej misji. Kto tak mówi? Jestem maszyną, ser. Można mnie zastąpić. Nie, Tana. Jesteś moim bratem. Mówiłem! Potwierdzam. Tym przystojniejszym z rodzeństwa. No jasne. To chyba koniec zabawy, partnerze. Chyba się boję. Ja też. Proszę nie odchodzić. No, mój drogi, nie mam tlenu. Kapitanie. Kapitanie. Przeżyję? Czy będzie jak w Mass Effectie? Kapitanie, słyszę pan? Kapitanie Reyes. Wybudza się bardzo ładnie. Otwórz oczy. To ja, kapitan Ferran z Tygrysa. Puls stabilny, ciśnienie w normie. To Brian Tring, lekarz pokładowy. Gdzie jest Ethan? Tutaj, sir. Jesteśmy na promie Tygrysa. Zabieram pana na Retribution. Statek, moja załoga! Statek jest w dobrych rękach. Proszę spojrzeć. Oto i on. Uszkodzony, ale cały. Kto was tu ściągnął? Porucznik Salter. Poprosiła admirała Reynsa o pomoc. Uznał jednak, że w tych okolicznościach to zbyt duże ryzyko. Reyns nie zgodził się na ratunek? Taka jest wojna, Reyes. I może to kwestia mojego wyrachowania, ale nie mam zamiaru walczyć tu sama. Wzięłam pilota, obserwatorów i poleciałam na waszą ostatnią pozycję. Jak wyliczyliście prędkość radialną? Dzięki tarciu dynamicznemu i szczęściu. Fart. Musieliśmy rozspawać ręce Ethana. Zamarzły, kiedy pana trzymał. Chronił pana do samego końca. To wzorowa postawa. Raczej straszna sprawa, sir. Nie bądź taki skromny. 5 sekund do celu. Dziękuję. Ocaliliście nas. Posłuchaj, zostało nas tylko dwoje. 50% strat to nazbyt wiele. Jest pan w domu, kapitanie. Spisała się pani na medal. Robię to, co do mnie należy. Muszę teraz wracać na Tygrysa. Bierzmy się do pracy. Ostrożnie z nim. Kapitanie, proszę, zajmę się tym sam. Ethan, idź do Mach. Niech zrobi ci przegląd. Co z panem, ser? Mną się nie przejmuj. Łatwo powiedzieć. Sad. Podobno... Gotowy?
Zawsze. Załoga czeka, kapitanie. No, moi drodzy, świetna misja. Świetna misja, muszę to potwierdzić. Podobało mi się. Naprawdę mi się podobało. Teraz zrobimy parę pobocznych i potem znowu główna misja. Dzięki. Dzięki, cześć.